A to dopiero niespodzianka, tego jeszcze nie było na moim kanale, mianowicie buty w kolorze różowym. Wprawdzie w 2021 roku prezentowałem ten model, oto dowód. To jednak w kolorze różowym jeszcze nie było. Co tu mamy? Mamy buty interesujące, ale najpierw porozmawiajmy o kolorze różowym. Panuje taki stereotyp, że mężczyźni czy chłopacy nie chodzą w kolorze różowym. Rzeczywiście, jak się spojrzy na ulicach miast, jest to rzadkość. Niemniej w tym roku widziałem na Euro 2021, gdzie sędziowie biegali w kompletach właśnie w kolorze różowym, a i na mityngach zawodnicy sięgają po buty w tym kolorze. Mimo wszystko jest to ukłon firmy Nike w kierunku damskiego konsumenta i przede wszystkim te buty kupowały kobiety i dziewczęta. But ma wygląd wyścigowy, aspiruje do szybkich biegów, bo taki jest. Jest wysoki, ma srebrną łyżwę, piankę czarną z napisem Zoom X. I zobaczmy teraz, jak wygląda z bliska od wewnątrz. Góra, tył, podeszwa. Pokażę teraz, jak wygląda ta para w ujęciu takim samym jak przed chwilą, czyli najpierw może zaczniemy teraz od takiego pokazu. Zewnątrz, wewnątrz, podeszwa i na końcu tył. Nie byłbym sobą, gdybym do tej kompozycji nie dopasował elementów, które będą podkreślać buty w kolorze różowym. Są to rękawy. Jak widzimy, mają charakterystyczny akcent różu. Oraz opaska na głowę z delikatnym akcentem tego koloru, bo mówimy tu o łyżwie. I mając taką kompozycję, rękawy, opaska i buty, jest styl Nike Pink. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na następne, bo pojawi się cykl ID, czyli obuwie niedostępne ani w sklepie stacjonarnym, ani zupełnie w internecie. Do miłego zobaczenia.